Czy dziennikarstwo jest biznesem i czy można na tym zarobić? Tak i tak. Ale coś więcej. No to zależy, jak się ten biznes traktuje. Kinga Rusin kiedyś powiedziała, że telewizja śniadaniowa, w której pracujemy obydwie, chociaż nie w tej samej stacji, to jest infotainment, czyli to jest nie tylko umiejętność sprzedawania informacji, ale także wprowadzania takiego elementu rozrywki porannej w domach ludzi, którzy być może są zmęczeni, niewyspani, muszą iść do roboty albo mają małe dziecko, którym się opiekują. I to, co robimy, to jest trochę dziennikarstwo, a trochę rozrywka i też taka misja dużo lżejsza, czyli tak zwany show business po prostu. I trzeba się umieć w tym odnaleźć, jeśli robi się to, co ja robię od 20 lat, a nigdy nie pracowałam w newsach, więc nie jestem tak zwaną twardą newsową dziennikarką, tylko właśnie kimś takim, kto ma wywołać również uśmiech na twarzy o poranku. No właśnie, bo dawniej dziennikarz był dziennikarzem, a dzisiaj dziennikarze to celebryci, którzy również stoją na ściankach i udzielają wywiadów. Spodziewałaś się takiego obrotu spraw, kiedy zaczynałaś swoje pierwsze kroki jako prezenterka? Nie, nie spodziewałam się, ale tak się stało i to nie ma jakby po co tego komentować. Na bycie celebrytą zgadzamy się sami. No, gdyby ktoś nie chciał chodzić na te ścianki, tylko chciał być tym poważnym dziennikarzem, to chyba nikt mu nie zabroni. Czyli nie masz pretensji, że czasem paparazzi stoją pod drzwiami, pod oknem, pod domem? Ja mam. Ostatnio nie stoją, także nie mamy na szczęście już pretensji. A czy aktorstwo jest dobrym biznesem? Bywa. No jest pan jednym z czołowych tutaj aktorów. Poleca pan ten zawód teraz młodym artystom? No, nie dość, że polecam, to od ponad 20 lat uczę tego zawodu w Akademii Teatralnej, więc w pewnym sensie polecam ten zawód sobą samym i własnym dorobkiem. Oczywiście, że tak, jeśli ktoś się już zdecydował, mało tego, przeszedł skomplikowany proces egzaminów, gdzie na jedno miejsce przypada 75 osób, bo mniej więcej tak to się układa, to znaczy, że jest zdeterminowany i trzeba mu już w tym pomóc, więc jeśli już znalazł się w gronie tych 20 kilku wybrańców, tak, to ja to bardzo gorąco polecam. Mało tego, robię wszystko, żeby pomóc tym młodym ludziom i dzielę się własnym doświadczeniem. Czy przychodzą w dużej mierze ludzie z pasją, czy jednak żądni sławy? Chciałbym wierzyć, że jednak pasja jest najważniejsza i naprawdę w większości jest, bo ten zawód, jeśli się go uprawia wyłącznie z myślą o tym, żeby być sławnym na przykład, to myślę, że to jest krótka droga. Trzeba go kochać, tak jak wszystko to, co chcemy robić w życiu. Czy jesteśmy aktorami, czy stolarzami, a sukces i sława są, myślę, jakimś tam nieodłącznym elementem tego, co robimy i pewną nagrodą. Jeśli oczywiście przychodzą, czasem to się nie udaje, ale zakładam, że jeśli ktoś robi z pasją to, co lubi, w tym wypadku aktorstwo, to i sława też w pewnym momencie musi przyjść.